Co według pana znaczy być kobietą? Ósmy marzec, czyli dzień dedykowany płci pięknej. Każda matka, córka, babcia, singielka i mężatka, synowa, a nawet teściowa powinny w ten dzień być traktowane jak księżniczki z Disneya, a dopilnować tego powinni przede wszystkim mężczyźni. Ciekawe, czego mężczyźni życzą kobietom w dniu święta. Zobaczymy, czy ich życzenia spotkają się na tej samej płaszczyźnie z idealnym modelem chłopaka według kobiet. Przekonamy się również, jakie plany mają panie w swój dzień. Wszystkim kobietom życzę, żeby zawsze czuły się piękne i mądre, takie jakie są. I żeby zawsze były doceniane przez mężczyzn, zarówno tych swoich, jak i wszystkich w ogóle. Zdrowia i powodzenia. Okej. Okay. Mężczyzn przynośni. Dużo zdrówka przede wszystkim, żeby kobiety były zdrowe. Zdrówka. Dużo miłości. Dużo miłości. To najważniejsze chyba, prawda? Tak. Zdrowia przede wszystkim. Spokoju ducha. Spełnienia wszystkich marzeń i wszystkiego najlepszego. A co według pana znaczy być kobietą? O matko, jakie trudne pytania pan zadaje. Jak Danuta Ryń śpiewała, być kobietą, być kobietą. O kurde, może powiesz mi, jest bardzo ciężkie pytanie. Ciężko powiedzieć, wie pan? Moja mama to nie powiedziała. Być kobietą. Być niezależną, pewną siebie osobą. Ze swoimi umiejętnościami, z hobby. Być naturalnym człowiekiem, myślę. Być kobietą, no to przede wszystkim być osobą, która dba o piękno, która sprawia, że świat jest lepszy, bardziej taki radosny, dba o porządek w swoim otoczeniu, dba o siebie, dba o innych. Co to znaczy być kobietą, co to znaczy być mężczyzną? No tacy się rodzimy i musimy siebie akceptować, tacy jacy jesteśmy, no i być siebie zadowolonym. Ha, trudne pytanie. Być kobietą to być matką, żoną. Mężczyzna nie będzie wiedział, jak być kobietą, tylko kobieta wie, jak być kobietą przede wszystkim, nie? A jakie ma pani plany na dzień kobiet? Jakie jest mężem? Sobie na imprezkę, wypiję kawę, zjem ciasteczko. Raczej pojadę do chłopaka. Mhm. Może wyjdziemy, wyskoczymy gdzieś, nie wiem, nie jestem pewna. Ale czekam, bo może ktoś się zorganizuje. No i za te wszystkie podziękowania dam mu buziaczka, kochanemu. Jeszcze nie mam. Jeszcze nie masz. A tak zmieniając temat, jak wyobrażasz sobie model idealnego chłopaka? Czuję się panu satysfakcjonowany za to. No, jak najbardziej. W szczególności z tą kobietą tutaj. Jak wyobrażasz sobie model idealnego mężczyzny? Pewny siebie. Pokrywający. Zadba się. Kobieta na pieniędzy. Ten, z którym chce się być do końca życia. To najlepszy, idealny, to jakby był kucharzem. I wszystko zrobił! Żebym był opiekuńczy i miły. Jak widać, kobiety mają różne pomysły na obchodzenie swojego święta. Trochę relaksu, trochę rozrywki. Poznaliśmy również ideał chłopaka. A więc panowie, jeśli chcecie zaimponować kobietom, to do dzieła. Ja również zacieram ręce, a paniom życzę Dnia Kobiet jak z bajki. Dla UMK TV, Sebastian Bajdor.